Witam serdecznie, Wojciech Pichta, Duczki.pl. Razem z Łukaszem Preklem pojawiliśmy się pod siedzibą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy u Jurka Owsiaka, razem z nami są identyfikatory naszych wolontariuszy. Jest ich ponad 100. Musimy je zarejestrować, zalaminować, oholograbować i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszamy Was do środka, jest strasznie zimno na dworzu, ale my mamy gorące serca i wierzymy, że uda nam się zebrać w tym roku jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej niż 24 tysiące. Także bijemy kolejne rekordy, gramy po raz trzeci. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Czy ty wiesz, jak wygląda właśnie zbiórka pieniędzy na wsiach, a jak wygląda zbiórka pieniędzy w mieście? Jest to jakieś przełożenie? I powiem ci szczerze, że wiemy tylko z tego, co nam ludzie opowiadają, bo miasto no to widzimy, bo ja tu śmigam, biegam, chodzę, patrzę, jak to wszystko wygląda. Ale wieś to widzimy później na jakichś filmikach, gdzie zbieracie się najczęściej, jeżeli takie są sytuacje, to jest Dom Kultury, to jest remiza, jakieś pomieszczenie, gdzie można po prostu zrobić koncert, czy to w szkole, bo trudno zainteresować ludźmi przez ileś godzin na głównej ulicy, która tam, jak to wieś, no to skupia niewiele domów. Ale generalnie widziałem, że to są takie akcje bardzo wewnętrzne, o tak bym to nazwał, czyli wszyscy znajomi, wszyscy ci, którzy się znają na wylot, są ze sobą, ci, którzy chcą. Ale powiem ci też z drugiej strony, że zawsze podsumowujemy to, że w miastach, miasteczkach i wsiach i te wsie wymieniamy, bo one są potężnie działające. Jak mówisz o kłopotach, no to są z pogranicza fantazji. Nie, to nie, jak się nie zgadza, to wiesz, to jakby oby dzieci tych wszystkich ludzi były zdrowe i żeby później nie mieli żadnych problemów z tym i żeby świat wokół nich był piękny, kolorowy i sympatyczny, bo jeżeli się coś dzieje, to jak to mówię, jak trwoga to do Boga, w związku z tym to, że zbieracie, to, że się umocowaliście w Łominie, bo gdzieś nie było można, to oznacza, że pokonujecie te wszystkie kłopoty, gracie duczki to duczki, no to każdy wie, co u Was jest. Powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie odnośnie organizowania imprez? Ja już nie mówię wielkich masówek, tylko szkolnego grania tak naprawdę. Czy to, bo powiem Ci, jak jest w Łominie. Jest gmina Wołomin, a dookoła miasta są same wsie. Chcieliśmy jako reprezentacja wsi zrobić imprezę szkolną, no to wiele osób nam mówi, nie, niech będzie jedna impreza w Wołominie. Jakie jest Twoje zdanie? Czy to ważne, gdzie gra ta impreza? Czy ona jest jedna duża, czy pięć małych? Jeżeli gdzieś się ktoś zgra i mówi, to zróbmy wszystkie wioski, nie Wołominie, tylko my jako wioski, to robimy to. Ja nie wiem, czy to ktoś musi dawać zgodę na to. My dostajemy od Was kwity, zapotrzebowanie na ankiety, zgłoszenie, że chcecie robić sztab, jeżeli go bukujemy, no to robicie, to musimy gdzieś tam zaczepiony, to są Wasze kłopoty. Ale generalnie ja jestem za tym, żeby gdzieś to się gromadnie ludzie zbierali, to niekoniecznie musi być Wołomin. No, może nieszczęściem jest to, że jesteście blisko Wołomina, no ale Wołomin jest blisko Warszawy. Jest w Wołominie sztab, jest w Ursusie sztab, który jest rzut beretem, jest na Jelonkach, na dzielnicy cały finał jest od wielu lat organizowany, mimo że ludzie też lecą pod pałac kultury. Ja myślę, że to trzeba pokonywać, trzeba sobie samemu to wytyczać, ale im wiele tych punktów jest, tym mi się to bardziej podoba. A więc mi się podoba takie granie od spodu, czyli to granie od ludzi, którzy sami to sobie organizują, którzy nie muszą mieć gwiazdy. Duże miasta, wiesz, walczą o gwiazdy, bo chcą ściągnąć jak najwięcej ludzi. My walczymy, żeby gwiazda, nie daj Boże, wzięła kasę i piętnujemy i mówimy o tym, aż wyższe hołdy, nawet jeszcze ostrzej o tym mówi, co myśli o takich artystach. A małe społeczności żyją swoim życiem. Jeżeli się uda kogoś ściągnąć, to super, to bardzo fajnie. No jeżeli teraz jesteście w Duczkach, no to dawacie do nas znać, jak jest super, to wręcz przeciwnie, to wtedy wiesz, no, pokonujecie kolejną przeszkodę. Gdzieś muszą sami bawić, sami organizować. Ja przestałem wierzyć w to, że gdzieś odgórnie się Wam zrobi zabawy. Jeżeli jest trudnie, to musicie go sami zrobić, znaleźć sponsorów. Ja Was pozdrawiam w Duczkach, mam
nadzieję, że finał będzie super, że właśnie nie pękacie, że robicie u siebie Wołomin, okej, żeśmy tak krzyczyli, bo mieliśmy kiedyś kolesi, jak robiliśmy program Ruta co chce, tak, żeby z Wołomina i tak się mówiło, Wołomin, okej, ale tam też grała orkiestra już od wielu, wielu lat. Każdy ma prawo, żeby u niego grała orkiestra, wy to sami organizujecie. Pozdrawiam Duczki, trzymamy za was kciuki, jesteście 25 metrów od Warszawy, czyli możecie do nas paść. Ja myślę, że będziecie u nas wieczorem, więc koniecznie duży napis Duczki. Powiecie wtedy wieczorem w studiu telewizyjnym, co u was się działo, ile żebrać się kasy. To nie ma w ogóle, to nie ma, jesteśmy od tu nie ma co trzymać za słowo. Wchodzisz do studia i jesteś, okej. Okay, no. Powodzenia w takim razie. Niech żyją Duczki.